Witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Katarzyna Górska, to oczywiście program W Punkt, specjalne wydanie naszego programu. Ksiądz profesor Dariusz Oko, Piotr Lisiewicz, zgodnie z zapowiedzią są już Państwa i moimi gośćmi. Szczęść Boże, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, ksiądz już się pojawił, szczęść Boże. Daj Boże. Tak. Proszę księdza, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o wykorzystywaniu katolików w polityce. No, ostatnie wiece lidera Platformy Obywatelskiej, ale nie tylko samego lidera, również innych jego polityków, no, pokazały, że to jest temat niezwykle na czasie, bo w zasadzie nie ma wiecu, który by nie dotyczył też osób wierzących. Albo się tymi osobami wierzącymi straszy innych, albo się straszy osoby wierzące, na przykład, że będą piłowane, albo wręcz mówi się osobom wierzącym, że jeżeli chcą nadal być uznawane za osoby wierzące, to mają w odpowiedni sposób, zgodnie z instrukcją załączoną przez lidera głównej opozycyjnej partii, głosować. Jak ksiądz profesor na to patrzy? No to trochę wygląda na to, jakby osoby wierzące, niektórzy patrzyli na jakiś podludzi, którzy nie mają swojej godności, nie mają swojego rozumu. No to jest przykre i niedopuszczalne, tym bardziej, że przecież często te same osoby bardzo wiele mówią o godności człowieka, o tolerancji, o szacunku. Tylko no to jest takie znane w niektórych kręgach stosowanie tolerancji wybiórczo i szacunku tylko dla swoich. Natomiast innym można ubliżać, można ich pomiatać. I niestety no, chrześcijanie w kulturze zachodu, a także w Polsce, no, często są traktowani, tak właśnie jak pani to opisywała, jakby ludzie o niższej godności, którym no, można ubliżać na różne sposoby, można ich lekceważyć. I oczywiście na to nie możemy się godzić. Księże profesorze, przepraszam, ja wejdę w słowo i dopytam, bo ja mam wrażenie, tak jak ksiądz powiedział o tym, że bardzo często chrześcijanie są traktowani jako ludzie no, w jakiejś gorszej kategorii. I ja mam wrażenie, że w tych wszystkich wystąpieniach publicznych, o których mówimy, które ja cytaty z nich przed chwilą podawałam, że tam chrześcijanie, osoby wierzące, prawdziwie wierzące, przedstawiane są w ogóle jako jakieś takie osoby zacofane, jakiś taki rodzaj no, zaścianka, tak jak to jest to potoczne rozumienie, pejoratywne zaścianka, bo oczywiście zaścianek już nie chcę, żebyśmy wchodzili w tą dyskusję tak naprawdę z czymś złym, to niewiele miało wspólnego, no ale to zostawmy na boku. No taki, jakiś taki przykład ludzi nie do końca nadążających może za tymi innymi światłymi. Stąd też przewodniczący no, partii politycznej pozwalał sobie na takie dzielenie nawet biskupów. Mówił, którzy się do niczego nie nadają, że na przykład nie wiedzą nic o seksie, więc się nie powinni wypowiadać. I w ogóle mówiąc o tutaj akurat mówił o księdzu arcybiskupie Marku Jędraszewskim, mówił per Jędraszewski. No tak, no ten argument akurat jest dość absurdalny, no bo podobnie trzeba by zakazać na przykład ginekologom, położnikom mówienia coś o rodzeniu, bo nigdy sami nie rodzili i nie urodzą. No to, a tymczasem chyba znaczna część, jeżeli nie większość ginekologów, położników, to są mężczyźni. No to są argumenty na tym poziomie, no, pokazujące też sposób myślenia ludzi, którzy w ten sposób się wyrażają. A no, jest też przykre, że jakby tacy ludzie no, nie byli w stanie wymyśleć coś specjalnie nowego, no bo w ten sposób, że chrześcijanie to są ludzie zapóźnieni, nadążający, no to mówili komuniści, faszyści i naziści, którzy swego czasu byli przekonani, że to oni są najmądrzejsi na całym świecie, że oni są forpocztą postępu, światłości, oni tworzą raj na ziemi, naziści dla Niemców, faszyści dla Włochów czy dla Japończyków.
komuniści w ogóle całego świata i otaczali wielką pogardą każdego, kto myślał inaczej, a szczególnie chrześcijan. Zresztą naziści i komuniści mieli to wspólne, że drugi obieg ich nienawiści to byli chrześcijanie, no bo komuniści najbardziej nienawidzili i mordowali przedsiębiorców, natomiast naziści Żydów, ale na drugim miejscu najbardziej nienawidzili chrześcijan i księży i ich mordowali. No, trzeba tym osobom to przypominać, że stosują kalkę z najgorszego języka nazistów i komunistów. Mogliby postarać się może coś innego wymyśleć, ale skoro nie są w stanie, no to widać, powtarzają stare grzechy. To znaczy, to jest jeden z zabiegów przeciwników chrześcijaństwa, taki stereotypowy w mówieniu, że oni tworzą coś nowego, tym bardziej, a jednak powtarzają stare grzechy. No, ja jestem księdzem 37 lat i mogę powiedzieć, że znowu taka lista najczęściej popełnianych grzechów no nie jest taka długa. No, my ludzie tutaj nie mamy tak szczególnie wielkiego wyboru i właściwie te grzechy powtarzają się od początku ludzkości. No, takie właśnie może szczególnie w polityce pycha, pogarda dla innych, nienawiść, zemsta, zazdrość, niedouczenie, no bo też no, politycy często po prostu nie mają czasu na dokształcanie i wykazują no, wielkie braki wiedzy w tematach, na które się wypowiadają. I to tak można powiedzieć, że panowie i panie, zanim zaczniecie wypowiadać się na takie tematy, to postudujcie trochę historii, popatrzcie na historię chrześcijaństwa, postudujcie, co już mówili ludzie do was podobni 50-100 lat temu, bo oni nawet nie są świadomi, że oni, mówiąc o postępie, powtarzają absurdy już dobrze znane z historii ludzkości. To są stare błędy, stare grzechy, stary język nienawiści i pogardy powtarzają, łudząc się, że mówią coś nowego. A tymczasem po prostu brak im wiedzy, albo są tak zaślepieni swoimi emocjami. Ja są, no mogę tutaj powiedzieć też jako profesor uczelni i ksiądz, który no w ten sposób dość poznał naturę ludzką, no bo ja uczyłem i egzaminowałem tysiące studentów, też duszpasterstwie pomagałem, spowiadałem tysiącom ludzi i można powiedzieć, że mam trochę takie spojrzenie z zewnątrz i wewnątrz, jak chirurg. Chirurgom bardzo pomaga faktycznie operowanie. To znaczy, jeżeli znają ciało ludzkie nie tylko z zewnątrz poprzez badania, to często jednak najwięcej się dowiadują, kiedy już dany narząd rozkroją, widzą i wtedy nieraz wiele korygują. Ale mogą też powiązać dobrze te objawy zewnętrzne z tym, co się dzieje w organizmie. No i podobnie jest z księdzem, no bo ja nieraz tak człowieka poznaję, widzę z zewnątrz, no ale przez rozmowę, duszpasterstwo, spowiedź poznaję go od wewnątrz. Czy też no, studentów widzę na egzaminach, a potem no, widzę na wykładach, ale potem poznaję ich bliżej na egzaminie. I to też daje mi orientację właśnie, jakie zachowania zewnętrzne świadczą o pewnych postawach wewnętrznych. I też jeżeli tą wiedzę na przykład przenoszę do ludzi rządzących, polityków, to daje mi to dużo światła. No, na przykład przyjaźniłem się z profesorem psychiatrii, który bardzo długo był ambasadorem i obserwował swoich kolegów polityków, ambasadorów oceny takiej psychiatrycznej. No i mówił, że wielu wykazuje poważne zaburzenia, że potrzebowaliby pomocy psychiatrycznej. To myślę jest no, ważny głos, ale też ja tak no, patrząc na polityków niektórych, jak patrzę na studentów, ja widzę, że niektórzy z nich by po prostu nie zdali egzaminu, no, by nie skończyli studiów normalnych, bo no, tak zaprzeczają sami sobie, są tak niedouczeni, są tak agresywni, tak nienawidzą. Widać, że braki swojej wiedzy, wykształcenia przykrywają agresją, że to jest takie połączenie. No właśnie, teraz lider opozycji arogancja. Mówił o tym, że w tej chwili zresztą liczą się tylko emocje, a nie liczą się propozycje programowe, że te emocje mają konstruować politykę. Piotr Lisiewicz, Piotrze,
A jak ty na to patrzysz? Jako publicysta, skąd to się bierze? Patrz, inaczej, po co to jest, do czego to jest potrzebne Donaldowi Tuskowi? Po co i Platformie Obywatelskiej? Po co, do czego im potrzebne piłowanie katolików? Do czego im potrzebny pan Jędraszewski, czy tam Jędraszewski? Do czego im potrzebne to mówienie o tym, że jak jesteś osobą wierzącą, to nie możesz głosować na PiS i to jest proste jak drut. To jest tak, że tu się nałożyło parę rzeczywistości, bo jedna to jest ta rzeczywistość zachodnia, taka lewacka, tej części Zachodu, przeciwna Kościołowi, przeciwna religii. Z drugiej strony są nasze małe rozgrywki pomiędzy Tuskiem a Trzaskowskim, gdzie Trzaskowski jest ten bardziej antyklerykalny i bardziej może dotrzeć do jakichś tam uczestników strajku kobiet i tak dalej, a to jest młoda siła. No więc Tusk też musi do tego jakby dojść. Ja tak słuchając księdza profesora teologii doszedłem do wniosku, że można, że Donald Tusk na przykład jako teolog może tą swoją myśl teologiczną pociągnąć dalej. Nie tylko, że katolik nie może głosować na PiS, ale wręcz katolik powinien głosować na Martę Lempart. Na Martę Lempart, którą Donald Tusk spotykał się w Brukseli, przypomnijmy. No bo przecież obowiązkiem katolika jest nadstawiać drugi policzek, więc skoro strajk kobiet Marty Lempart rzucał kamieniami w kościoły, no to przecież trzeba nadstawić drugi policzek. To jest ten poziom jakiejś teologii, takiego rechotu dla ludzi, którym wielką radość sprawia, że coś tam o kościele powiedzą. A propos tego, jak to było w historii, jak to jest dzisiaj. Ja sobie przypomniałem taką scenę z pamiętników opertyńskiej polskiej poety, która mówiła, jak Sowieci wchodzili do Lwowa i były pogadanki dla nastolatków, że wychodził lotnik, mówił, ja byłem, latałem po niebie i nigdzie żadnego Pana Boga nie widziałem. Na co 14-latkowie mu odpowiedzieli, a jakbyś spadł na łeb, to byś od razu Pana Boga zobaczył. To była taka duma tych dzieciaków, że my stoimy wyżej cywilizacyjnie od tych barbarzyńców ze wschodu i barbarzyńców z zachodu. Ja bym to odniósł do tej dzisiejszej sytuacji. To znaczy jest tak, że w Europie z jednej strony mamy na wschodzie absolutne ludobójstwo gwałcicieli, morderców, sceny, których większość ludzi by się w XXI nie spodziewała. Na zachodzie mamy siły rozkładające ten wolny świat, czyli mamy, mamy islam, nie ten islam w wydaniu naszych lojalnych wobec Rzeczpospolitej Tatarów, tylko ten islam powiązany z terroryzmem. No i mamy gender, LGBT, to co rozkłada te zachodnie społeczeństwa. No więc na tle tego polskie tradycyjne chrześcijaństwo nie wydaje się być złym rozwiązaniem i my to zobaczyliśmy w ostatnich wręcz miesiącach, kiedy polscy żołnierze i Straż Graniczna bronili granicy przed fałszywymi uchodźcami, przed tymi kagiebowskimi, putinowskimi, białoruskimi prowokacjami. 84% Polaków było za. Kiedy w Polsce pojawili się prawdziwi uchodźcy, ci spod bomb, 97% Polaków powiedziało, żeby ich przyjmować. Czyli to jest właśnie ten kapitał chrześcijaństwa, które mówi, dwie rzeczy z niego wyciągnęliśmy. Jedno to, że wspólnota jest wartością, że nie zachowamy się lewacy zachodni, którzy się dadzą steroryzować emocjami i wpuszczą wszystkich uchodźców tak zwanych, którzy tak naprawdę będą agentami Putina i Łukaszenki albo ludźmi, którzy są imigrantami jakimiś zarobkowymi, którzy zgodzili się działać przeciwko Polsce. A z drugiej strony, że świetnie, że nie jesteśmy też, i tacy też w Polsce są, ale na się jakimiś takimi putinowskimi prawicowcami, którzy nie będą mieli chrześcijańskiej wrażliwości na los prawdziwych uchodźców. To jest kapitał polskiego chrześcijaństwa, który tkwi nie tylko w tych gorliwych katolikach, nie tylko w chrześcijanach w ogóle, tylko w Polakach, którzy w tej kulturze, w tej cywilizacji byli wychowani.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz profesor Dariusz Oko, Piotr Lisiewicz byli Państwa i moimi gośćmi. Można by było jeszcze długo rozmawiać. Jest kilka przynajmniej fajnych tematów właśnie tego typu. Inaczej, przepraszam, nie tematów, wypowiedzi, które warto by było skomentować. Ale przed nami kolejny gość, pan profesor Andrzej Puksto z Litwy. Już za moment. Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże, proszę księdza. Serdecznie Piotra Lisiewicza pozdrawiam. Dzisiaj na łonie natury, południowa Polska, jak zwykle zresztą okolice Rymanowa. Tam Państwo mogą Piotra spotkać. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, za chwilę wracamy. Pan profesor Andrzej Puksto, historyk, publicysta, będzie Państwa i moim gościem.